Ja chciałbym się podzielić się z Wami tematem, który pracuje we mnie od roku albo od półtora, ale nie śpieszyłem się, co do nim mówić. Chciałem, żeby się ugruntował. Ale 6 dni temu, jak obudziłem się, bo ja często mam tak, że Duch Święty, wiecie, zaopatruje wtedy, kiedy śpimy również, tak? Ja bardzo często wstaję rano, kiedy jeszcze myśli nie są zabiegane żadnymi rzeczami. Ja dostaję pewne uporządkowanie, pewne systematyzowanie, tak? Kiedy biegnę szybko na dół, biorę zeszyt i zapisuję, tak? To wiem, że to są myśli od Boga. I dlatego, że 6 dni temu dostałem to podsumowanie zresztą sobie, jak pisałem w tym zeszycie, dlatego on tutaj jest. Postanowiłem się tym z Wami podzielić i poprosiłem przeję, która będę chciał o tym powiedzieć. Mianowicie chciałem powiedzieć kilka prawd o rodzinie. Zacznę może w ogóle od tego. Jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, ale wewnątrz Ciebie istnieje jeszcze podział na rodzinę według ciała i rodzinę według ducha, jeśli rozróżniasz, że tu jest siostra, a tu jest siostra w Chrystusie, to znaczy, że nie rozumiesz krzyża, nie rozumiesz nowego narodzenia, nie rozumiesz, czym jest nowe życie. Nie rozumiesz, że zostałeś wyrwany z ciemności, przeniesiony do Królestwa Światłości. Z czegoś zostałeś wyrwany. Całkowicie. Wiecie, nasz kraj jest zdominowany przez religię katolicką i przez humanizm. I rodzina cielesna została wyniesiona do bóstwa. Zrobiono z niej bałwana. Ile razy słyszałeś coś takiego? Ja słyszałem dzisiaj wiele razy. Pewne rzeczy nie mogą wyjść poza ten dom, a właśnie muszą wyjść poza ten dom. Ale tak nam mówiono. Wiecie, ja zobaczyłem, że jeśli my nadal dzielimy rodzinę według ciała i rodzinę według ducha, to znaczy w ogóle my się nie czujemy bezpieczni w Bogu. Nie czujemy się bezpieczni. Jest to coś dodatkowego, ale jakby nie rozumiemy nowego narodzenia. Pamiętacie słowa Jezusa? Kto jest moją matką, siostrą, bratem? Każdy, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Kto może czynić wolę Ojca, który jest w niebie? Tylko człowiek narodzony z Bożego Ducha. Więc jeśli człowiek nie jest narodzony z Bożego Ducha, tak? To a contrario, nie jest twoim bratem, siostrą i matką. Nie jest. Wiecie, to jest prawda. I teraz jakby spójrz w siebie. Jeśli czujesz się nieswojo z tym, co mówię, to jest właśnie religia i humanizm. Tego jest wszędzie pełno. Wszędzie. Wszędzie. Wiecie, bo to tak jak małżeństwo człowieka narodzonego z Bożego Ducha, z człowiekiem, który nie jest narodzony z Bożego Ducha, choćby sobie wzięli ślub w kościele, nie jest małżeństwem w oczach Boga, tak samo jak, wiecie, jak człowiek, który ma za Ojca Boga, tak? Tak? Może być nadal bratem i siostrą dla kogoś, kogo ojcem jest diabeł, bo jest nienarodzony z Bożego Ducha. Wiecie, to bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić. Chociaż tylko sam fakt, że będziesz mówić prawdę w tym temacie, że będziesz to mówić, spowoduje, że jedna część ludzi powie, że jesteś zwiedzionym serciarzem, tak? Bo uderzasz w podwaliny tego systemu całego. Chorego, tak? A druga część powie, że na przykład masz problemy ze swoją rodziną, tak? I dlatego próbujesz się usprawiedliwić. My z Julitą mamy akurat tak, że część naszej rodziny z jej strony to ludzie niezbawieni, część z mojej strony to ludzie zbawieni. Za chwilę powiem. Natomiast, wiecie, po nowym narodzeniu, ja tutaj nie będę o tym mówił szczegółowo, tutaj zachęcam do nauczenia Artura. Po nowym narodzeniu są 4 poziomy zjednoczenia. Wszyscy, którzy narodzili się z Bożego Ducha, oni stanowią pewną rodzinę, tak? A ja sobie zgłębiałem ten temat i tu się nie zaczął pokazywać, że tak naprawdę z większością tych osób jestem zjednoczony tylko na poziomie nowego narodzenia, tak? Jesteśmy takimi dalekimi krewnymi. Ja coś wam powiem teraz z praktyki, tak? Narodziłem się na nowo, zacząłem głosić świadectwo, mówiłem, że zawsze miałem pieniądze, generalnie że zawsze miałem pozycję, tak? Bardzo dużo ludzi, nie mówię o naszej wspólnocie, bardzo dużo ludzi zaczęło się ze mną kontaktować. Nigdy nie zapytali, jak się masz? Co u ciebie?
tylko zawsze było daj. Daj pieniądze, daj czas, daj rozwiązanie. Zawsze było to czymś poparte, tak? Dziejami apostolskimi na przykład. Że trzeba porozdawać wszystko bracie, wiesz, trzeba porozdawać i w ogóle. Tylko że oni nigdy tego słowa nie zastosowali do siebie. Oni zawsze do ciebie będą stosować. Nigdy nie do siebie. Wiecie, w pewnym momencie zacząłem widzieć, że praktycznie każdego dnia przychodzą jakieś takie informacje. Wiecie, bardzo dziwne, czasami to jest w ogóle. Przyglądam, tak? W zeszłym tygodniu też dostaję informacje od jakiejś osoby, wiecie, nikogo nie interesuje, czy to pracujesz, nie pracujesz, czy się tam znajdą na Messengerze, coś ci wyślą, tak? Bracie, tutaj potrzebuję chrześcijańskiej pomocy, nie wiadomo kto, bo jakiś facebookowy pseudonim, w ogóle nikt się z imienia i z nazwiska nawet nie przedstawi, potrzebuję tutaj takiego rozwiązania, później patrzę, kilka godzin potem, druga odpowiedź, no tak, dziękuję ci za chrześcijańską pomoc, mam nadzieję, że biznes się rozwija. Wiecie, w ogóle coś trzeba uświadomić, tak? Ja na początku, to ja myślałem, że ja muszę, że ja w ogóle powinienem, tak? Że ja w ogóle nie wiedziałem jak, tak? Że, ale dzisiaj rozumiem, tak? Zawsze, wiecie, jestem zjednoczony z Bogiem, tak? Słucham Ducha Świętego, ja wiem, co ja mam robić w poszczególnych sytuacjach, tak? Wiecie, nawiązałem do tego, że moja rodzina, wiecie, spotkałem Jezusa, narodziła się z Bożego Ducha moja siostra, moja mama, później szwagier, później mój tata. Był taki piękny czas. Jeździliśmy razem, wiecie, taki w ogóle szczęśliwy duszę, to jest niesamowity czas. Narodzić się, kiedy rodzą się wszyscy razem i są w jednym kościele. To jest takie piękne, nie? Ale później przychodzi proza życia. I przychodzi też proza wzrostu. W pewnym momencie oni wychodzą z hukiem z kościoła. Uważają, że jestem w złym miejscu. A ja jestem pewien, że jest dokładnie odwrotnie. I teraz wiecie, to jest bardzo ważne i rozciągające. Bo kiedy jest taka tendencja, w tym momencie musisz zobaczyć, tak? Musisz się skonfrontować z prawdą. Skonfrontować z prawdą i skonfrontować się z prawdą na swój temat. Pojawiły się bardzo duże naciski. Z zewnątrz, wewnątrz. Wiecie, ja szukałem tego zrozumienia. Dlatego mówię, że ja przez rok czy półtora roku ja tego tematu jeszcze nie ruszałem. Ja chciałem w tym okrzepnąć. Ale wiecie, w którymś momencie, jak oni wszyscy odeszli z kościoła, rozmawiałem z moją mamą, zadałem takie pytanie. Mamo, czy ty uważasz, że ja powinienem kochać bardziej moją siostrę niż Norberta Marczyńskiego? To w ogóle nie chodziło o Norberta. Odpowiedziała mi wtedy, w Bogu nie. Widzicie, u mnie już nie ma. W Bogu nie, w Bogu. Jestem zjednoczony z Bogiem. Ja już jakby inaczej nie potrafię funkcjonować. Ja się tego uczyłem, wiecie? W tej sytuacji, ja się tego uczyłem. To, co mówię teraz, to nie jest wymierzone przeciwko jakiejkolwiek osobie. To w ogóle nie o to chodzi. To nie przeciwko człowiekowi, tak? To ma na celu wyzwolić nas z resztek pętów, religii, humanizmu i związku dusz. Wiecie, ja kocham moją mamę. Kocham mojego tatę, kocham moją siostrę, kocham szwagra. Ale wiecie co? Dzisiaj między nami nie ma tej jedności, o którą modlił się Jezus. Nie ma tej jedności, żeby oni byli jedno, tak jak my, Ojcze. Dokładnie tak samo. Nie ma między nami jedności zdania i jedności myśli. Nie ma tego. Nie ma tego. Wiecie, ja nie potrafię zbudować czegoś prawdziwego w życiu, jeśli nie ma jedności myśli, jedności zdania. Nie umiem. Mogę pójść na lody, porozmawiać o wakacjach, obejrzeć film, ale chodzi mi o głębsze rzeczy w życiu. O głębsze rzeczy. Nie potrafię. Jeszcze raz powtarzam. To nie jest wymierzone przeciwko człowiekowi, tak? Generalnie ludzi mamy kochać, tak? Ale mamy nienawidzić diabła. I ja w tym momencie obnażam jego strategię, jeśli chodzi o religię i humanizm i nielegalne związki dusz, które są. Coś wam powiem jeszcze na koniec taką historię. Budowaliśmy dom z Uitą, to nam się pięknie marzyło, że będziemy mieli taką ściankę z takimi obrazami naszych przodków, naszych
naszych pokoleń. Zrobiliśmy tam 4 pokolenia. I one sobie tam siadły, gdzieś chodzili, do jakiś wątek, do rozmów. W większości na przykład pradziadków nie widziałem wcześniej, dopiero na tych zdjęć. Na tych zdjęciach. I od dłuższego czasu w ogóle nie miałem zgody już na to. Nie miałem zgody, żeby to wisiało. Rozmawiałem z Bogiem, mówię, nie wiem jak to zrobić. Z drugiej strony rodzina nie zbawiona. Nie zrozumieją tego. Byłem kompletnie w duszewnych połączeniach. Nie zrozumieją tego. Nawet nie wiedziałem, czy ona to zrozumie. Ale wiecie, Duch Święty pracuje z nami. I to ona zaczęła ten temat. Musimy to zdjąć. Musimy to zdjąć. Wiecie, my to zdejmiemy. Zdejmiemy, ale jestem mega dzisiaj szczęśliwy, że my na poziomie serca mamy z tym porządek. Mamy z tym porządek, tak? Chcemy sobie teraz wymieniali. Zawisło tam obrazy naszych córki, czy zdjęcia. I tym się chciałem z wami podzielić.